Całe życie rozważałem argument celowości. Najsłynniejszy spośród dowodów na istnienie Boga. Na podstawie złożoności, ładu i piękna wszechświata wnioskuje się o istnieniu inteligentnego stwórcy, który go zaprojektował. Argument ten zwany jest także teleologicznym, z greckiego telos, czyli cel. Jego istota to twierdzenie, że wszechświat został uporządkowany lub stworzony z konkretną intencją. Uzasadnienie istnienia Boga zamysłem jest bezlitośnie krytykowane. Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i szukam odpowiedzi na pytanie dlaczego. Czym jest argument celowości? Reveal truths to them. Pierwszym rozmówcą jest Richard Swinburne, emerytowany profesor Oxfordu i jeden z czołowych filozofów religii. Wykłada na amerykańskich uniwersytetach. Spotykamy się zatem w Waszyngtonie. Argument celowości, tak zwany teleologiczny, należy do klasycznych dowodów na istnienie Boga. Jak odczytujesz jego współczesne sformułowanie? Obecnie mamy dwa rodzaje argumentów teleologicznych. Jeden to istnienie praw przyrody, drugi jej typowe cechy, które obok warunków panujących we wszechświecie umożliwiają ludzką egzystencję. Pierwszy argument dotyczy faktu, że światem rządzą prawa nauki. Właściwie wszystko podlega pewnym zasadom. Argument ten wysuwał już święty Tomasz. Była to piąta i ostatnia zgłoszonych przez niego tak zwanych dróg do Boga. Rzeczywistość uporządkowana jest w określony sposób. Co to znaczy, że świat podlega prawom natury? Nie chodzi o niewidzialną siatkę tworzącą wszechświat. Jeśli zjawiska podlegają newtonowskim prawom fizyki, to znaczy, że każda cząstka materii zachowuje się dokładnie tak jak inne. Niesłychane. Gdyby wszechświat był dziełem przypadku, prawdopodobnie różniłyby się one zachowaniem. Fakt, że jest odwrotnie, wymaga wyjaśnienia, co stanowi przesłankę przemawiającą za argumentem celowości. Hipoteza poparta dobrym wywodem jest prawdziwa, jeśli występuje opisane przez nią zjawisko, a w przeciwnym wypadku fałszywa. That if it is true, you would expect the phenomena. If it is false, you would not expect the phenomena. Now, jeśli Boga nie ma, nie można oczekiwać w świecie identycznych zachowań. Drugi rodzaj argumentu nie tylko opiera się na istnieniu praw przyrody, ale i podkreśla, że wraz z pierwotnymi warunkami we wszechświecie prowadziły one do powstania człowieka. Jeżeli Bóg stworzył świat zamieszkany przez ludzi, zapewnił prawa fizyki umożliwiające im egzystencję. Jeśli początkowo nie było ludzi, obmyślił zasady, dzięki którym powstali. Owe prawa i warunki prowadziły do zaistnienia człowieka, a przecież znamy niezliczone scenariusze, które mogłyby to uniemożliwić. Mamy dwa argumenty. Pierwszy to istnienie regularnych zasad, a drugi prawa i warunki pierwotne, dzięki którym powstało życie. Co się stanie, gdy je zestawimy? Stworzą sensowną całość. Samoistna obecność praw przyrody wydaje się niemożliwa ze względu na ich charakter, podobnie jak fakt, że prowadzą one do rozwoju życia. Natomiast istnienie Boga doskonale tłumaczy oba zjawiska. Argumenty Richarda są wzorem klarowności i stanowią wyzwanie dla ateistów. Jaka będzie ich odpowiedź?
Bede Randall, filozof z Oxfordu, nie wierzy w Boga. Odwiedziłem uczelnię, żeby poznać jego poglądy. Każdy, kto szuka rozwiązania kwestii istnienia lub nieistnienia Stwórcy, najczęściej mierzy się z argumentem celowości. Jego interpretacje bywają ogólnikowe, jak też bardzo złożone, nie opierające się na wnioskowaniach pewnych, ale optymalne na danym etapie rozwoju nauki lub odwołujące się do podstawowych zasad kosmologii. Te ostatnie, nawet gdy nie przekonują, wzbudzają mój wielki podziw. Jak filozof zapatruje się na argument celowości? Zgadzam się, że ten punkt widzenia najbardziej przemawia za ateizmem. Ma również długą tradycję. Już Cyceron twierdził, że każdy człowiek obdarzony choć odrobiną rozumu uzna świat za dzieło jakiegoś projektanta lub Boga. Inaczej być nie może. Gdy przyjrzymy się złożoności istot ludzkich i zwierząt, przypuszczenie, że są one dziełem przypadku, byłoby oburzające. Dla myślicieli urodzonych przed Darwinem takie podejście wydaje się naturalne, prawda? Ciekawe, że jeszcze przed sformułowaniem teorii ewolucji przedstawiciel filozoficznego sceptycyzmu David Hume podważył ten argument. Oto w jaki sposób rozumował. Skoro życie ludzi i zwierząt, ich skomplikowane narządy zmysłów, mózgi i tak dalej, stanowią dla nas zagadkę, o ile większą tajemnicą będzie rozszerzenie pola dociekań o dodatkowy, nieznany element, który ponadto umiałby to wszystko stworzyć. Do zestawu kłopotliwych istot dorzucamy kogoś, kto stanowi nieporównanie większy problem. Dlatego w moim odczuciu, bez względu na teorię ewolucji, hipoteza teistyczna niczego ostatecznie nie wyjaśnia. Nawet jeśli świat jest Bożym zamysłem, niepotrzebnie zastępujemy jeden problem innym, trudniejszym. Fascynuje mnie, że hipotezę o istnieniu Boga traktuje się zazwyczaj jak rozwiązanie zagadki. Tymczasem może ona komplikować całą sprawę. Właśnie. Porównajmy to z teorią ewolucji. Też jest problematyczna. Trudno dokładnie opisać rozwój jakiegokolwiek narządu. Chyba nikomu się to nie udało. Ale podejmując próbę, przestajemy dreptać w miejscu. Postulat w postaci Boga to kolejne niezbadane zjawisko. Dostajemy antropomorficzne wyjaśnienie, którego osią jest człowiek. Istotę twórczą, tylko inteligentniejszą od nas. Ewolucjonizm ignoruje twórcze byty i skupia się na prawach, wedle których powstają powtarzalne zjawiska, nie odwołując się do sił nadprzyrodzonych. To znaczy, że argument celowości wyklucza tezę o istnieniu Boga? Jedno wynika z drugiego tylko pozornie. Krótko mówiąc, Bede sądzi, że niezależnie od tajemniczości świata, wymyślanie Boga jedynie mnoży zagadki. Aby poznać stanowisko naukowca, zwracam się do mojego ulubieńca, Stevena Weinberga, laureata Nagrody Nobla i wybitnego myśliciela. Twoje słynne stwierdzenie, że im bardziej wszechświat wydaje się zrozumiały, tym mniej widzimy w nim sensu, ma ponad 30 lat. Trochę więcej. Jakie dzisiaj są twoje odczucia w tym względzie? Nie mam co do tego wątpliwości. Uważam, że im lepiej poznajemy wszechświat,
tym bardziej bezsensowne jawią nam się prawa przyrody, które odnoszą się konkretnie do człowieka. Nic nami nie kieruje. Nie ma podstaw, by sądzić, że jesteśmy częścią kosmicznego dramatu, w którym odgrywamy kluczową rolę. Minęło sporo czasu, zanim to zrozumieliśmy. Starożytni Grecy byli zdania, że prawa natury są głęboko związane z człowiekiem. Anaksymander uważał, że zjawiska takie jak topnienie lodu można wytłumaczyć zasadą sprawiedliwości. Przyrodę opisywano w kategoriach ludzkich. Z czasem oduczyliśmy się postrzegać naturę w ten sposób, a nauki przyrodnicze nie nadały sensu naszemu życiu, choć dla fizyków są źródłem utrzymania. Moim zdaniem położenie ludzi można uznać za tragiczne. Nie mamy wskazówek, scenariusza, nie odgrywamy żadnej roli w kosmicznym misterium. Tragizm ludzkiej kondycji możemy lukrować pewną dawką humoru, a nawet czerpać przyjemność z faktu, że potrafimy spojrzeć prawdzie w oczy i nie narzekać na swój los. Steve bynajmniej nie cieszy się z braku znaczenia i celowości kosmosu. Podziwiam jego uczciwość. Mam nadzieję, że się myli. On ma takie same pragnienia, ale z tego niewiele wynika. Nie mogę zignorować inteligentnego projektu, powszechnie krytykowanej, kontrowersyjnej tezy o podłożu religijnym, która głosi, że można udowodnić naukowo, iż świat nie jest wyłącznie dziełem przypadku. Poznałem negatywną opinię naukowców. Powinienem zbadać przesłanki tego rozumowania. Moim rozmówcą jest William Dembski, intelektualny przywódca zwolenników tej teorii. Zwracam się do ciebie jako najważniejszego myśliciela nurtu oraz znawcy podstaw matematycznych i filozoficznych teorii inteligentnego projektu. O co tu chodzi? Zacznijmy od definicji. Teoria ta polega na badaniu prawidłowości w naturze, które najlepiej wyjaśnia rozumny zamysł. Bóg jawi się jako nieskończony byt poza światem. Jak logicznie dowieść jego istnienia na podstawie przyrody, którą cechuje skończoność, nawet jeśli jest rezultatem inteligentnego działania? Nie można. Inteligentny projekt nie potwierdza istnienia Boga judeo-chrześcijańskiego ani żadnego innego. Ale gdyby istniał, zgadzałoby się to z ideą projektu. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Wielu ludzi uważa, że teoria projektu ma udowodnić istnienie Boga. Liczni filozofowie, na przykład Arystoteles czy Stoicy, prezentują zbieżne poglądy. Inteligencja ma charakter teleologiczny, polega na dostosowaniu środków do obranego celu i jest siłą przyczynową, zdolną go osiągnąć. Oznacza też wybór między różnymi środkami, które do niego prowadzą. Słowo to pochodzi od dwóch wyrazów, inter i lego, czyli wybierać spośród, co jest istotą inteligencji. Gdy światem rządzi ślepa konieczność, wszystko się powtarza. Przypadek nie jest rozumny, bo nie prowadzi do celu. To zasadnicza różnica. Inteligencja dobiera środki do celu. Kluczowe pytanie w teorii projektu brzmi, po czym poznać, że coś jest rezultatem rozumnego działania? Są trzy takie czynniki. Przypadkowość, czy nastąpiło zdarzenie, które nie musiało nastąpić, wybrane spośród realnych możliwości. Złożoność, trudna do odtworzenia losowo, czy przypadek i konieczność sprawia, że zjawisko jest prawdopodobne. Po trzecie,
Czy coś się zgadza z niezależnym wzorcem? Nie chodzi o szukanie modelu na siłę, post factum, lecz o to, by zdarzenie odpowiadało wykazanym wcześniej zależnościom. Gdy występują te trzy elementy, mamy do czynienia z konsekwencją rozumnego działania. Wiele kwestii pozostaje otwartych. Właściwości owej inteligencji, cele, sposób realizacji pomysłu. Punktem wyjścia dla teorii inteligentnego projektu są wiarygodne metody wykrywania jego przejawów, przypadkowości, złożoności i adekwatności. Szukamy poparcia naukowego, a na końcu wskazujemy ewentualne teologiczne konsekwencje. Wrócę jednak do krytyki naukowej, która odrzuca podstawowe założenia teorii inteligentnego projektu i wskazywanego przez nią Boga. Odwiedzam starego znajomego, Francisco Ayala, światowej sławy genetyka ewolucyjnego. Niegdyś księdza i dominikanina. Jednym z ciekawszych pomysłów rozwijanych w ostatnich czasach jest teoria inteligentnego projektu. Ludzie wierzący pragną dojrzeć w złożoności organizmów dowód na istnienie Boga. To coś więcej niż błąd taktyczny. Szukanie podstaw wierzeń religijnych w wiedzy naukowej zawodzi, bo organizmy nie są zaprojektowane inteligentnie. W naszej szczęce nie mieszczą się wszystkie zęby. Wiem. Usuwamy zęby mądrości, a inne prostujemy. Inżynier odpowiedzialny za taką szczękę wyleciałby z roboty. A dziś oskarża się o to Boga. Kanał rodny jest zbyt wąski dla główki dziecka, przez co umierają miliony noworodków i matek. Owe defekty i nieprawidłowości nie mogą być projektem wszechwiedzącego i wszechmocnego Boga. Są rezultatem działania praw przyrody. Z pewnością nie można tłumaczyć Bogu, jak powinien urządzić świat. W gruncie rzeczy zawsze chodzi o to samo. Prawdy religijne i naukowe nie muszą się wykluczać. Jedna nie przeczy drugiej. Dla wierzącego źródłem swoistej wiedzy jest religia. Nauka dostarcza innej wiedzy, ale niekoniecznie sprzecznej z duchowością. Francisco szanuje zarówno argumenty uczonych, jak i religię. Ostrzega jednak, że dowodzenie prawd wiary za pomocą nauki może podważyć zasadność ich obu. Michael Shermer jest założycielem i redaktorem naczelnym magazynu Skeptic. Muszę wziąć pod uwagę jego opinię o argumencie celowości. Jeśli jesteś religijny, takie rozumowanie dobrze to motywuje. W przeciwnym wypadku nie dowodzi istnienia Boga dość przekonująco, by zmusić do przyjęcia wiary. To tylko interesujące podejście do fundamentalnych pytań, które nasz mózg może analizować, ale nie zna na nie odpowiedzi. Usunąłbyś naukę i logikę ze sfery teologii? Nauka nie może rozsądzać kwestii istnienia Boga. A ciężar dowodów? Nie wystarczy stwierdzić, że ewolucjoniści nie potrafią dowieść swoich racji. Nie tędy droga. Wy macie obowiązek przekonać nas, niedowiarków. Badacze są z definicji sceptyczni. Niech ktoś spróbuje wybić nam to z głowy. Sądzę, że możliwa jest zgodność między religią a nauką, gdy nie kładzie się zbyt dużego nacisku na celowość świata i nie robi z tego zasady badawczej.
to the whole thing and make that part of science. That's not part of science. Silisz się na sympatię, czy naprawdę tak uważasz? Po pierwsze, lepszy jest gest pojednania niż zaciekłe boje. A po drugie, dlaczego w ogóle mamy prawa natury? Skąd się wzięły? Where did the stuff come from in the first place? Co było przed początkiem czasu? What was there before time? Those are the kinds of questions. Nauka nie odpowiada na żadne z tych pytań. In any case. Ustępuje pola filozofii, metafizyce czy teologii. And we're in something else. Możemy się różnić co do poglądów i wierzyć w to, co chcemy. At that point it's okay for us to have personal differences and just make a leap of faith. Nie wiem, czy Bóg jest stwórcą, ani czy znajdziemy wyjaśnienie naukowe. Nie ma nic złego w nim. Wiedzy. Zawsze wyjeżdżasz z ontologią. Przyznaję się bez bicia. Szukam prawdy, a nie poczucia zadowolenia. Freeman Dyson to myśliciel oryginalny i prowokacyjny. Jako uznany Physics Institute for Advanced Study w Princeton mierzy się z najważniejszymi pytaniami ludzkości. Argument celowości jest sensowny, ale nie może być traktowany jak naukowy. Nauka nie zajmuje się ostatecznym celem życia. Natomiast przy rozważaniach filozoficznych lub czysto ludzkich argument ten jest uzasadniony. W końcu z naszych obserwacji wynika, że wszechświat ma jakieś znaczenie. Sam fakt, że istniejemy, świadczy o pewnym zamyśle. Zdarzenia następują celowo, nawet jeśli brzmi to staroświecko. Jak pogodzić te dwa światopoglądy? Naukowy, wedle którego wszystko ustalamy za pomocą odpowiednich metod, eksperymentów i argumentacji logicznej, a z drugiej strony ludzki punkt widzenia wskazujący, że istnieje coś więcej. Dla mnie to nie problem. Akceptuję granice nauki, która dysponuje pewnymi narzędziami, ale nie dostarcza wiedzy całościowej. Jest wielce prawdopodobne, że wszechświat podlega jakiemuś umysłowemu aparatowi. Niektórzy nazywają go Bogiem. Są dwa aspekty świata: mentalny i fizyczny. Ów aparat umysłowy może kierować się zamysłem. W tym sensie wszechświat ma własny rozum, który formułuje zasady. Prawa te stanowią przedmiot badań naukowych. Rozważania wykraczające poza naukę są dozwolone, ale nie traktujmy ich jak teorii naukowych. Jestem szczęśliwy, mimo otaczających mnie tajemnic. Zarówno nauka, jak i religia są pełne niewiadomych, dlatego brak między nimi sprzeczności. Mamy zagadki związane z wiarą i te dotyczące nauki. Cieszą mnie jedne i drugie. Nie da się zaprzeczyć, że wszechświat cechują złożoność, ład i piękno. Wydaje się zatem, że został zaprojektowany. To oczywiste. Ale dlaczego jawi się jako projekt? Widzę trzy przyczyny. Konieczność. Wszechświat musiał być skonstruowany w jedyny możliwy sposób. Przypadek. Zważywszy na olbrzymie czy nawet nieskończone rozmiary czasu i przestrzeni lub wielość światów, życie musiało gdzieś powstać i wyobrażać sobie, że jest czymś szczególnym. Projekt, intencjonalność, aparat umysłowy, świadomość przekraczająca aspekt fizyczny, przez niektórych nazywana Bogiem.
Chociaż argument celowości sformułowano wieki temu, ponownie przemyślany zbliża nas do prawdy.